Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. I cyk! Po raz kolejny spiskowa teoria okazała się prawdą. Chociaż w tym konkretnym przypadku dużo trafniejszym określeniem byłoby powiedzenie, że znowu mieli rację ci, którzy na podstawie rzetelnych źródeł ostrzegali, w jaką stronę zmierza świat. I choć, jak już powiedziałem, podpierali się rzetelnymi źródłami. To przez ludzi, którzy nie chcieli wierzyć w prawdę, byli wyzywani od foliarzy, płaskoziemców, szurów i innych tego typu. No bo wiadomo, człowiek o wąskim światopoglądzie, który nie chce wierzyć w pewną rzecz, zwykle atakuje i wyzywa. No i niestety, cholera, znowu tak się stało, że no właśnie, że ci ludzie mieli rację, a dlaczego mówię niestety? Ano dlatego, że, no, dlatego, że spełniły się bardzo nie, niepokojące wizje. O co chodzi? Jeśli oglądaliście moje vlogi mniej więcej z pierwszego kwartału 2021 roku, to zapewne pamiętacie, jak ostrzegałem tam przed tak zwanym Nowym Ładem. I nowym ładem europejskim, i o tym, jak to się przełoży na Nowy Polski Ład, który wówczas był tak nazywany Nowy Polski Ład, a, w, a potem został przemianowany na Polski Ład, bo się za bardzo kojarzył z Nowym Porządkiem Świata. Zwłaszcza jak po tym, jak pan premier Morawiecki użył tego określenia w zmównicy Sejmowej. I ja tam mówiłem, że głównym problemem Nowego Ładu Światowego. Tego europejskiego jest ekologizm, czyli źle pojęte ekologia, czyli taka nowa idea, że wypaczona ekologia ma być w centrum wszystkiego, nawet kosztem yy, jakości życia ludzkiego, natomiast i, ma, i nawet kosztem tego, że ludzie. Początkowo mają zostać de facto zubożeni, bo jak ludzie będą biedni, to będą mniej konsumować, a jak będą mniej konsumować, to będą mniej zanieczyszczać środowisko. Czyli mówiąc krótko, plan świadomego zubożenia ludzi. Sprawienia, żeby było drożej, bo jak będzie drożej, to ludzie będą mniej jeździć samochodem, mniej latać samolotem, mniej jeść mięsa. W ogóle będą tacy bardziej roślinożerni, jak to kiedyś śpiewał Bogdan Smoleń mniej pazerni, roślinożerni tak Bogdan po Smoleń śpiewał i jak będą mniej konsumować, to będą mniej zanieczyszczać. A po tym etapie, w którym ludzi się zuboży, żeby mniej żeby mniej konsumowali, to określone rzeczy zostaną w ogóle zakazane. Czyli przez pewien czas będzie można jeszcze robić rzeczy według Unii Europejskiej karygodne, tak jak na przykład jedzenie mięsa, czy latanie samolotem, czy jeżdżenie samochodem tak po prostu bez jakiegoś ważnego celu, a potem w dalszym kroku to już będą twarde nakazy i zakazy. Natomiast elementem, który przełoży. Tą ideę europejską, nowego ładu na poziom krajowy, będą, będzie, yy, będą tak, te łady lokalne, czyli w naszym przypadku polski ład, wcześniej zwany nowym polskim ładem, a wcześniej wobec tego pan Morawiecki z Mównicy Sejmowej używał określenia nowy porządek świata. Wszystko za sprawą zadłużenia i podatków. Jak zapewne pamiętacie, ostrzegałem, że te pieniądze, które pan Mateusz Morawiecki twierdzi, że dostał w Brukseli, to wcale nie dostał. On część tych pieniędzy pożyczył, a część tych pieniędzy niejako była ceną w zamian za, za umożliwienie Unii Europejskiej nakładanie bezpośrednio na nas Polaków podatków. Czyli, czyli pan Mateusz Morawiecki mówił, dostałem pieniądze, naprawdę, część tylko pożyczył i będzie musiał oddać. A oczywiście odda z tego, co nam zabierze, a druga część to była zapłata. Zapłata za to, że Unia Europejska może nakładać na nas, Polaków, nowe podatki. Oczywiście, nie bezpośrednio, czyli nie będziemy tych pieniędzy płacić bezpośrednio do Brukseli, nie, będziemy je płacić do Polskiego Urzędu Skarbowego i on wyśle je do Brukseli. Natomiast decyzja o tym, Kogo opodatkować, za co opodatkować, w jakiej wysokości opodatkować, jest to decyzja brukselska, a Urząd Skarbowy będzie tylko takim wykonawcą woli. Mówiąc krótko, będzie sprowadzony do roli kasy, w której będziemy musieli zapłacić, i do roli policjanta skarbowego, który na nas wymusi, żebyśmy zapłacili. Brzmiało to jeszcze parę miesięcy temu jak coś kompletnie niedorzecznego, choć. Przecież było to wprost zapisane w dokumentach, na mocy których rząd Prawa i Sprawiedliwości brał te pieniądze na ten nowy Polski Ład. Było to wprost ekspresji w verbis napisane i o tym alarmowałem we vlogach, że to nie są pieniądze za darmo i że de facto oddajemy, spo, jako Polska tracimy sporą część suwerenności, bo przecież elementem suwerenności jest możliwość nakładania podatków i i było to wprost napisane, tak samo jak wprost w dokumentach unijnych było napisane, czemu ma służyć ten nowy ład europejski. Jeżeli pamiętacie, to bardzo proszę, napiszcie w komentarzach, że tak mówiłem, bo teraz to znowu będzie tak, że będą pisać ludzie, że a przecież to było oczywiste, to było do przewidzenia, każdy mógł to przewidzieć, no ale jak widać, nie każdy to przewidział. O czym świadczy chociażby to, że cała masa jest komentarzy pod filmami, gdzie o tym mówiłem, że nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz, ty czarnowidzu, wcale tak nie będzie, po co straszysz, i tak dalej. I nie wiem, czy byli to ludzie, o, gdzie o bardzo ograniczonym światopoglądzie, bo ja przecież powoływałem się na źródła, czy były to pisowskie trole, ewentualnie jakieś inne trole, e, które chciały zdyskredytować człowieka, który ostrzegał przed. Strasznym niebezpieczeństwem, w, ja, w jakie się pakujemy. No, niemniej jednak, bardzo by mi zależało właśnie, żeby ludzie wiedzieli, że kurde, to nie było tak, że każdy to przewidział. Ja to przewidziałem. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek inny w polskim internecie przed tym ostrzegał, natomiast wtedy było bardzo dużo hejtu. A teraz się okazuje kurde, że miałem rację. Eee, i jak ktoś, Jak pamiętasz, to po prostu bardzo proszę, zaświadcz w komentarzu, że rzeczywiście przed tym o, o, ostrzegałem, bo teraz to się stało faktem, już oficjalnie to wprowadzają. Jeżeli nie pamiętasz, natomiast lub chcesz oświeżyć sobie pamięć, to zapraszam Ciebie do obejrzenia co najmniej dwóch vlogów. Ich było więcej. Ale jeden vlog, który byłoby bardzo fajnie, żebyś sobie obejrzał. Ja postaram się nie zapomnieć, dać do nich linków w opisie. Pierwszy to jest vlog z 7 lutego 2021 roku pod tytułem Nowy Polski Ład. Dlaczego jest groźny? Co łączy Morawieckiego i Angele Merkel? Natomiast drugi, yy, drugi vlog to jest vlog. Yy, yy, Um, a natomiast drugi to jest vlog z 2 maja 2021 roku pod tytułem Dlaczego nowy Łak? To już chyba było? Dwa razy, tak? Pierwsze to było nowy, nowy, polski 7 lutego, Nowy Polski Ład, dlaczego jest groźny, co łączy Morawieckiego i Engele Merkel. A drugi to jest z 2 maja 2021 roku, dlaczego Nowy Ład to zło, analiza wersji na świat, dla Europy i dla Polski. To są takie dwa vlogi, w których o tym było mówione. Mniej więcej to, co teraz tylko przypomniałem. A dlaczego tym przypominam? no dlatego przypominam, że teraz Unia Europejska zaczyna te swoje uprawnienia nadane dzięki przyjęciu tych pieniędzy realizować, po to, żeby doprowadzić do celów, jakie ma, czyli wprowadzeniu w Europie ekologizmu. Jeszcze raz podkreślę: ekologizmu. To się nazywa FIT. For 55, czyli 55, um, i generalnie chodzi o to, że Unia, tak jak powiedziałem na samym początku, Unia po, na razie poprzez nakładanie wysokich podatków, ale z oficjalną perspektywą oni tego nie ukrywają, wprost o tym mówią z oficjalną perspektywą nakazów i zakazów, gdyby samo podrożenie pewnych rzeczy w związku z nałożeniem gigantycznego opodatkowania nie wystarczyło. Unia to robi po to, żebyśmy byli bardziej ekologiczni i żebyśmy jako Unia Europejska ograniczyli emisję dwutlenku węgla. Zaraz będę mówił o szczegółach, jak oni to wszystko sobie wymyślili, jak to będzie wyglądało. Najpierw jednak dwie rzeczy, które bardzo warto, żebyśmy sobie uświadomili, bo ktoś może powiedzieć: Krzyśku, ale to jest słuszne. Przecież ziemia jest zanieczyszczona i musimy robić wszystko, żeby ta ziemia nie była zanieczyszczona, nawet kosztem znacznego pogorszenia poziomu życia. No, jest to nie do końca prawda. Po pierwsze. Dwutlenek tutaj, dlaczego to nazywam ekologizmem, a nie ekologią? Ponieważ tutaj nie chodzi o substancje, które są bardzo szkodliwe dla środowiska, które są wręcz toksyczne, tylko dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla sam w sobie nie jest toksyczny. Dwutlenek węgla, na przykład dla roślin, jest wręcz gazem życia. Mhm. Jak, jak chcesz, coś, żeby ci coś bardzo, bardzo szybko rosło, to musisz zrobić kilka rzeczy. Między innymi zapewnić nasłonecznienie lub sztuczne promienie, po to, żeby dostarczać roślince energię. Oraz dobre odżywianie, czyli glebę albo puścić to na hydrouprawę. Ale przede wszystkim musisz dostarczyć dwutlenek węgla. Im więcej dwutlenku węgla w powietrzu, oczywiście nawet do pewnego poziomu, ale generalnie im więcej dwutlenku węgla w powietrzu, tym roślinki szybciej rosną. Także dwutlenek węgla sam w sobie nie jest trucizną, dwutlenek węgla jest szkodliwy, ale nie jest toksyczny. A jego szkodliwość bierze się dla nas ludzi, głównie z faktu, że on wypiera tlen. Jak jest za dużo dwutlenku węgla w powietrzu lub tlenku węgla, czyli czadu, to my się możemy udusić, bo nie mamy tlenu w powietrzu. Niemniej jednak on jest, no, sam w sobie nas nie, nie zabije, tylko z tego powodu, że, że po prostu wyprze nam tlen. I oczywiście, to nie jest tak, że ja jestem za tym, żeby produkować jakieś duże ilości dwutlenku węgla. Nie! Natomiast ja jestem za tym, żeby się skupić w pierwszej kolejności na substancjach, które są toksyczne, a o których kompletnie nikt nie mówi, a są to substancje, które na przykład potrafią wytruć, yy, za, tak powiem, kolokwialnie życie w rzece albo w jeziorze. Substancje, które y, sprawiają, że y, mamy zniekształcone płody. Yy, substancje, które bardzo źle wpływają na, yy, yy, na choroby nowotworowe. Znaczy, bardzo źle wpływają na nas, przez co choroby nowotworowe bardzo mocno się namnażają, i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, mamy cały katalog skrajnie szkodliwych substancji, które wprost są toksyczne które albo mogą nas zabić bardzo szybko, lub też inne żyjątka, albo mogą bardzo mocno. Obniżyć nasz poziom zdrowia i doprowadzić na przykład do tego, że będziemy trwale, trwale chorzy i trwale musieć przyjmować leki. I te substancje generalnie Unia ma gdzieś, zafiksowała się na tym dwutlenku węgla. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nawet gdybyśmy uznali, że ten dwutlenek węgla to jest rzeczywiście wyznacznikiem całego zła, to Unia Europejska zachowuje się w tym momencie trochę jak osoba w takiej oto sytuacji. Powiedzmy, że jest sobie siedmiu flejtuszków i tych siedmiu flejtuszków mieszka w jednym mieszkaniu. Łatwo się domyślić, że to mieszkanie jest zasyfione, no bo siedmiu flejtuszków w nim mieszka, bardzo wszyscy syfią, nikt nie sprząta. I nagle jeden z tych flejtuszków, powiedzmy jeszcze najmniej flejowaty, dochodzi do wniosku, ja od dziś nie będę flejtuszkiem, ja będę czyścioszkiem, ale moje przejaw mojego czy, czyścioszkowatości przejawiał będzie się w tym, że ja nie będę sprzątał, ja tylko przestanę syfić. A w dodatku przestanę syfić w taki sposób, że nie, nie zrobię tak, że pewne syfiące szczególnie czynności nie będą robione w naszym domu tylko zapłacę innym flejtuszkom, żeby te szczególnie syfiące czynności oni przeprowadzili. Jaki będzie efekt? Efekt będzie taki, że mieszkanie będzie mniej więcej tak samo wyflejone, bo ono już jest uświnione, bo mieszka tam od lat dużo flejtuszków. W dodatku poziom tego ogólnego flejtuszkowacenia w tym mieszkaniu za bardzo nie spadnie, bo po prostu to, co Syfił neoczyścioszek, to będą syfić inni, którym on zapłaci. Więc, jakby w mieszkaniu się nic nie zmieni, a efekt będzie tylko taki, że stary flejtuszek, nowy czyścioszek nie będzie miał kasy, bo będzie płacił innym i będzie biednym czyścioszkiem, który będzie żył w uflejonym mieszkaniu. I gdyby ten czyścioszek naprawdę chciał, żeby w mieszkaniu było czyściej to powinien po pierwsze pogadać ze wszystkimi flejtuszkami i wymóc na nich, żeby już dalej nie, nie brudzili. Wszyscy solidarnie, no bo wystarczy jeden mocny truciciel i dupa będzie brud, a po drugie powinien wymusić na nich, żeby posprzątali. No bo jak już się uświniło, to trzeba posprzątać, a na pewno już trzeba doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy solidarnie nie brudzą. I podobnie tak jest z zanieczyszczeniem środowiska. Najbardziej zanieczyszczają globalnie środowisko Chiny, Stany Zjednoczone i wiele innych krajów. Kraje Unii Europejskiej zanieczyszczają stosunkowo najmniej. W związku z tym, nawet gdyby Unia Europejska w ogóle przestała zanieczyszczać, to i tak odbije się to w bardzo nikomym procencie na ogólnym y, poziomie zanieczyszczenia planety. Zwłaszcza, że. Te, ten ekologizm Unii Europejskiej przejawia się w dużej mierze nad tym, że Unia produkty, których produkcja jest najbardziej szkodliwa dla środowiska, po prostu kupuje poza Unią Europejską. Efekt jest więc taki, że cały czas poziom powiedzmy zanieczyszczenia planety postępuje w takim samym tempie, tyle że Unia Europejska jest coraz biedniejsza, bo musi kupować coraz więcej rzeczy poza swoimi granicami, a coraz mniej produkuje, natomiast inne kraje się bogacą. Czyli to jest trochę tak, jakby. Więc w praktyce albo politycy unijni są niespełna rozumu i nie zdają sobie sprawy z tych bardzo, bardzo prostych spraw, o których Wam właśnie powiedziałem. Albo też z jakiegoś powodu być może podjęli taką właśnie decyzję, że ludzie w Europie mają być biedniejsi. I to jest naprawdę przerażające. To, czy oni są nierozgarnięci, czy mają jakieś chore, chore powody, że chcą po prostu osiągnąć jakiś chory cel ze sobie, tylko z danych powodów, do których my możemy się tylko domyślać, to już jest kwestia na zupełnie inną serię. Faktem jest jednak, że ich działania właśnie do tego prowadzą. Cel, o którym nam mówią, czyli dobro planety, nie ma szans być osiągnięty, jeżeli nie przestaną truć Indie, Chiny, Stany Zjednoczone. Natomiast ewidentnie jest realizowany cel zubożenia europejskiego społeczeństwa. Cel, w którym w sposób Oczywisty uczestniczy rząd prawa i sprawiedliwości pod premierem Mateuszem Morawieckim i partią, którą rządzi pan Kaczyński, Jarosław. Czy oni nie zdają sobie z tego sprawy? Czy zdają sobie z tego sprawę? Też nie ma tutaj większego znaczenia. Znaczy, no, no ma, ale to są domysły na inną, na inną, na inną, na inną serię. Natomiast tutaj no, ważny jest fakt. No, wmawiali nam, chyba wszyscy pamiętamy, możecie, mam nadzieję, to również w tym momencie potwierdzić w komentarzu, że wmawiali nam, że te pieniądze z Unii Europejskiej będą dane. Prawda? Jak tacy ludzie jak ja, którzy po prostu przeczytali te dokumenty, ty, więc, bo to było tam oczywiście napisane, mówili, ej, hola, to wcale nie jest tak, że te pieniądze będą dane, tylko część będzie pożyczona i będziemy musieli za nie zapłacić, natomiast część jest to swoista zapłata za to, że Unia Europejska będzie mogła nakładać, dać podatki na Polaków, no to nie powiedzieli, tak, oczywiście tak będzie, tylko co mówili? Robili socjotechnikę i mówili, ale to przecież nie będzie tak, że Unia będzie bezpośrednio nakładać te podatki. Czyli mówili prawdę, ale w sposób taki, że liczyli, że ktoś kto nie zna kontekstu będzie wprowadzony w błąd, bo jeszcze raz podkreślę, no jakie to ma znaczenie, czy te pieniądze z tych nowych, ekologizmowych podatków będziemy wpłacać bezpośrednio do Brukseli, czy do Polskiego Urzędu Skarbowego? Tak czy siak, jest sytuacja, w której mieliśmy pieniądze, i nie będziemy mieli pieniędzy. Była możliwość w miarę normalnego podróżowania, ale już nie będzie możliwości w miarę normalnego pod, podróżowania. Na razie dlatego, że stać będzie na to wyłącznie bardzo nielicznych. Potem, jeśli się okaże, że z jakiegoś powodu być może jednak e, ludzie i tak będą w stanie, na przykład, pozwolić sobie na benzynę po 8 zł. Tych, czy bardzo drogi gaz do, do, do ogrzewania mieszkań, to zawsze można przecież te podatki podnieść i zrobić, że będzie 10, 12, może 20 zł. A na końcu, jeśli się nie uda osiągnąć celu, jakim jest to, żeby ludzie siedzieli na tyłkach i nie podróżowali, mniej jedli, mniej mieli zabawek i mniej konsumowali, to zawsze można wprowadzić twarde zakazy. I to jest klucz tego wszystkiego. I teraz przeczytajmy sobie w źródle o tym, właśnie Fit 55 Przeczytamy sobie to w portalu, który się nazywa NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski, ale nie dlatego, że oni odkryli jakąś Amerykę w konserwach. Nie, to co tutaj jest powiedziane, to jest dość oczywiste i o tym znajdziecie również w każdym innym źródle. Natomiast takim, które również całkowicie mainstreamowym, oni to po prostu bardzo fajnie opisali. Natomiast najpierw może jeszcze wyłożę swoimi słowami mniej więcej o co chodzi. Chodzi o to, że Unia Europejska po prostu nałoży całą masę podatków, które sprawią, że wprost pewne rzeczy, które dzisiaj są w miarę normalne i przystępne, staną się bardzo drogie. A, a po drugie, efektem tychże właśnie nowych podatków będzie drastyczne zubożenie społeczeństwa, gdyż oni opodatkują rzeczy, które poza tym, że wprost przełożą się na, na to, że no ludzi nie będzie stać robić pewne rzeczy, to również przełożą się na ogólny wzrost cen w społeczeństwie. A wzrost cen równa się zubożeniu społeczeństwa. Prosta piłka. Każda złotówka, którą zarobiłeś, a która zostanie tobie zabrana, to jest złotówka, która nie będzie przez ciebie wydana. A więc kupisz sobie mniej. No to jest oczywista oczywistość. Mam nadzieję, że nie muszę tego tłumaczyć. Chyba wszyscy to widzimy, jak po nowym wale i przepraszam, nowy wale to dopiero wchodzi, znaczy nowy ład, chciałem powiedzieć. Jak po dodrukowywaniu pieniędzy przez PiS na pokrycie ich różnych akcji, które robili, na przykład płacili firmom, żeby nie pracowały. No, jaką mamy inflację, jakie są skutki tej inflacji, prawda? Czyli no, stać nas na coraz mniej. I oczywiście pan Mateusz Morawiecki może mówić, że no przecież pensje wzrosły, więc w sumie i tak nas stać na więcej. No jego na pewno tak, no bo przecież no jemu wzrosły, posłom wzrosły, tak? No, ale czy ty dostałeś podwyżkę o 50%? Tak jak wiceministrowie? Raczej chyba, kurde, nie. Więc no, pan Morawiecki zapewne mówi za siebie, tak samo tutaj. Um, raczej, ale, ale także tutaj, yy, no, raczej nie liczmy, że po prostu pensje nam wzrosną, więc i tak będzie nas stać. Zwłaszcza, że te podatki nałożone chociażby na paliwo przecież są podatkami procentowymi, a więc w momencie, w którym doszłoby do sytuacji, że no my zarabiamy więcej, to automatycznie te podatki będą wyższe. Przepraszam, jak zarobiłby więcej, no to, no to jak zarobiłby więcej, a te podatki będą procentowe, to więcej nam kwotowo zabiorą, prawda? A potem jeszcze mogą nawet procentowo podwyższyć. Mam nadzieję, że to jest jasne, co powiedziałem. Słuchajcie, czytamy sobie. Fit for 55, czyli Fit dla 55, czyli jak w niecałą dekadę zrujnować Europę. Portal NSZZ Solidarność Legion Śląsko-Dąbrowski. Autor to pan Łukasz Karczmar, Karczmarzyk, którego bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Przeczytajmy sobie ten artykuł i skomentujmy. Już niebawem własny samochód czy wyjazd na wakacje może znów stać się luksusem dostępnym dla nielicznych. Komisja Europejska przedstawiła plan Fit for 55, za pomocą którego zamierza yy, wyciągnąć z kieszeni Europejczyków 5 bilionów euro pod pretekstem walki ze zmianami klimatu. To jest właśnie dobre określenie. Pod pretekstem, kochani, bilion to jest 1000 miliardów. 1000 e, miliardów. E, biorąc pod uwagę, że euro, bo ile jest w tej chwili euro, no to mówimy coś o około 20-25 tysiącach miliardów. E, tak, bilion to jest 5. Bilion to jest tysiąc, czyli 5 bilionów to jest 5 tysięcy, czyli mówimy tu o 5 tysiącach miliardów euro, czyli przełożeniu na złote jakieś 20-25 tysięcy miliardów złotych. I żeby Wam uświadomić, jak to są gigantyczne kwoty, yy, przed paranoją. Polska była zadłużona na mniej więcej 1000 miliardów, czyli 1,20-1,25 tej kwoty. Nie pamiętam dokładnie, po ile jest teraz euro. Natomiast teraz, po tej korona paranoi, razem z tymi poukrywanymi w różnych instytucjach długami, nasz dług szacuje się na jakieś 1500 miliardów złotych, czyli cały czas kilkanaście razy więcej. A to tylko jest. Yy, a tak gigantyczne są tu pieniądze. Zaprezentowany 14 lipca Fit for 55 to pakiet regulacji, które mają pozwolić Unii Europejskiej zrealizować przyjęty w grudniu ubiegłego roku cel klimatyczny. Wówczas to przywódcy państw członkowskich postanowili, że do 2030 roku Zobaczcie 2030 rok, to kurczę, ciekawe jest, że 2030 rok tutaj w agendzie 2030 też jest 2030 rok. Ten 2030 rok się przejawia w, pojawia w tak wielu miejscach. Agenda 2030 to nie jest żadna spiskowatoria, to jest oficjalny dokument ONZ-u, żeby nie było wątpliwości. I w którym też są zapisane takie rzeczy, zupełnie oficjalnie i formalnie, które po prostu jeżą włosy na głowie. Wówczas to przywódcy państw członkowskich postanowili, że do 2030 roku Unia zredukuje emisję dwutlenku węgla o 55% w stosunku do roku 1990, choć przygotowany przez unijnych komisarzy pakiet. Liczy około 4500 stron, można go w zasadzie streścić jednym zdaniem. Wszystkie produkty i usługi mające jakikolwiek związek z emisją dwutlenku węgla będą bardzo drogie lub zakazane. To co mówiłem. A obywatele Unii Europejskiej zostaną zmuszeni do drastycznego zaciśnięcia pasa i całkowitej zmiany dotychczasowego stylu życia. Słowo klucz zmuszeni. Na początek benzyna za 8 zł. Jeszcze raz podkreślę, na początek. Pomijam fakt, jak droga benzyna przekłada się na nasze życie wprost, czyli no, kto ma samochód, to pewnie pamięta, jak to fajnie się jeździło, jak benzynka jeszcze nie tak dawno była, po coś koło 2 zł, nie? Jak to teraz już się robi drogo, bo dość mocno, jak jest po pięć z hakiem, a jak ma być po ósemaku, to już w ogóle będzie drogo, nie? No będzie drogo. Samochód stanie się luksusem. I tak jak dziś ktoś ma możliwość dojeżdżania sobie na przykład do pracy samochodem, albo też nawet jeśli nie stać go, żeby dojeżdżać do pracy samochodem, to stać go, żeby na przykład pojechać sobie. Na weekend, nie wiem, z dzieckiem do parku rozrywki 100 km od swojego miejsca zamieszkania, bo są fajne, dobre autostrady, więc to się tak jedzie niecałą godzinkę, a fajny park, dobre karuzele, dziecku też się coś należy, w końcu tam cierpiało przez te głupoty, które rząd robił, zamykanie w domu, szkół, zamykanie, inne tego typu rzeczy. Niech ma z tego życia jak najwięcej, hmm, póki rząd znowu czegoś nie odpierdzieli, nie? Ech, stać się, no bo powiedzmy, że to jest 100 km, ale twoja furka po trasie płaci, pali 5, km, 5 litrów na 100 km. Dobra furka, no to to jest 5 litrów. To no powiedzmy, że po 5,50 płacisz, to jest jakieś 25, 25, 27,50. Spoko. Jak będzie po 8 zł, to już będzie 40 zł. Gorzej. Zwłaszcza, że no, trzeba też wrócić, czyli drugie 100 kilometrów, czy już 80 złotych, robi się trochę drogo, nie? No ale to jest dopiero początek. Przecież wszystko, co nas otacza, ma w sobie transport. No okej, okay, nie wszystko. Prawie wszystko, co nas otacza, ma w sobie transport, a więc także koszty transportu. Pewne rzeczy mają te koszty transportu w sposób całkowicie oczywisty. Ktoś musi ci przywieźć bułki, chleb, mleko, yy, ser, yy, tego typu rzeczy, prawda? No, kurczę, czy nawet telewizor, który kupiłeś. Ktoś ci musi przywieźć. Ale nawet to, co w tej chwili konsumujesz, czyli usługę, za którą płacisz, tym, że ja mogę sobie wstawić reklamę. No i jak ja sobie wstawię reklamę, ty zdecydujesz się jej nie przewidzieć, to ja zarobię i dzięki temu. Będę kręcił więcej tych filmów, bo zarobię, więc mogę to robić zamiast inne rzeczy. Czyli, ta usługę i tak jest powiązana z, z transportem. Okej. Okay. Ty oglądasz to pewnie na telefonie, albo na komputerze, albo na telewizorze, gdziekolwiek i idzie to ci, do, do ciebie to po internecie. No ale po pierwsze, elementy techniczne, na które ja to nagrywam. Musiały być przetransportowane. Monitor, którego kawałek widzisz, ktoś musiał do mnie przyjechać. Podobnie mikrofon, do którego mówię. Kamera, karty pamięci, mikroporty, barydarka, dzięki której nie widać, jak bardzo się poce, bo tu mam strasznie gorąco w studiu. I wiele, wiele innych rzeczy. Więcej: Internet. Dzięki któremu mnie oglądasz. Albo jest stacjonarny i ktoś musiał pociągnąć te światłowody, ktoś musiał pociągnąć przewody do ciebie, ktoś musiał pociągnąć przewody do mnie, albo masz, yy, albo masz bezprzewodowy, wtedy ktoś musiał postawić stację BTS i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. We wszystkim jest transport. I nie łudźmy się, przedsiębiorcy to nie są ludzie, którzy wyczarowują kasę znikąd. To są ludzie, którzy po prostu biorą koszty, dokładają do niego swoją marżę i na tej podstawie kalkulują ceny. Im będzie dla nich drożej, tym będzie drożej dla ciebie. Nie ma cudów we wsi. A więc wszystko podrożeje. Ocenia się, że tak wprost się ocenia, że. Yy, Podwyższanie cen nośników energii to jest podwyższanie cen dosłownie wszystkiego i to wprost. W związku z tym okej, okay, nie stać cię będzie, żeby jeździć już samochodem do pracy, ale miej taką świadomość, że bilet na autobus też będzie droższy. Że jeśli będziesz sobie jeździł, um, um, jeździł metrem, to też będzie drożej. Po prostu wszystko ci dookoła Zdrożeje. Ale przeczytajmy, co oni tutaj mają do, do, do powiedzenia. I to nie jest pierwszy element, który zdrożeje. Jednym z narzędzi, które mają zapewnić powodzenie temu gigantycznemu projektowi społecznej inżynierii, ma być zmiana dyrektywy dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych. Czyli, mówiąc prościej, radykalne podniesienie opodatkowania paliw kopalnych czyli również węgla. Czyli pamiętajcie, że w tym momencie również ogrzewanie stanie się pioruńsko drogie. Jak masz piec gazowy, który już ogrzewanie gazem jest drogie, będzie droższe. Jak masz piec olejowy, gdzie ole ogrzewanie olejem też jest przecież drogie, będzie droższe. Jak masz piec węglowy, to cię zabronią mieć, mieć piec węglowy. To chyba już jest dość oczywiste, że oni zaczęli od dużych miast, bo tam, wiadomo, są ludzie najbardziej majętni, ale że to będzie schodzić dalej, dalej, dalej. Piec węglowy zapomnij. Przez jakiś czas może się uchowasz, jeśli będziesz miał kawałek swojego lasu i będziesz palił drewnem ze swojego lasu, ale nie bój się, wcześniej czy później wpadną na to i ci to też tego zakażą robić. Przechlapane. I tu się zaczyna pojawiać problem tak zwanego ubóstwa energetycznego, który przekłada się również na zgony. Drodzy Państwo, warto to przy okazji powiedzieć. I żeby nie było wątpliwości, ja nie jestem za tym, żeby truć, bo, ale właśnie zobaczcie, jak to się paradoksalnie przełoży na to, że będziemy żyć w dużo bardziej trującym środowisku. Dlaczego duża część ludzi pali śmieciami. Z dwóch powodów. Jedni palą, bo mają, przepraszam za wyrażenie, źle poukładane w mózgu i wychodzą z założenia, a to tak się od zawsze robiło, to się nadal będzie robił. Babcia paliła śmieciami, matka paliła śmieciami i ja też będę paliła śmieciami. I z takimi ludźmi to trzeba tylko na jakąś reedukację re i wytłumaczyć, bo coś się inaczej kurde nie da. Ale takich ludzi jest na szczęście coraz mniej. Drugi powód, dla którego ludzie palą śmieciami, to jest ubóstwo energetyczne. Mówiąc krótko, ludzie by woleli mieć piec gazowy, bo piec gazowy jest kurde, cholernie wygodny. Nastawiasz temperaturę i on ci sam grzeje. Jest praktycznie bezobsługowy, tylko jest cholernie drogi. Prawda? Gaz praktycznie nie truje, ale jest niesamowicie wygodny, ale jest drogi. Głównie ze względu na paliwo. Ale również ze względu na to, że trzeba regularnie robić przeglądy instalacji i inne tego typu rzeczy. I teraz w związku z tym, żeby było bardziej zdrowe powietrze, bo wiecie, takie palone opony, kalosze i inne tego typu rzeczy, potem przekładają się na to, że w powietrzu unosi się cała masa naprawdę toksycznych substancji. I to naprawdę bardzo, bardzo źle wpływa. Więc, żeby było zdrowsze powietrze, to oczywiście można karać, można, yy, można nakładać gigantyczne mandaty, można też to penalizować odsiadką. Ale jak człowieka nie stać, to co ma zrobić? Zamarznąć? Więc, można też zrobić w drugą stronę. Zrobić tak, żeby to po prostu było tanie. I wtedy nagle się okaże, że, że tak. I tu nie chodzi o to, żeby dopłacać do wymiany pieca, bo co biednej osobie po tym, że będzie miała super nowoczesny piec za pół darmo, jak nie będzie jej stać na paliwo. I tu pojawia się druga kwestia. Ubóstwo energetyczne bardzo często przejawia się tym, że ludzie na przykład mieszkają w zaszczelnych mieszkaniach, zaklejają kratki wentylacyjne i inne tego typu rzeczy robią, żeby im ciepełko nie uciekało. A w wyniku tego czasem umierają. No bo po prostu nie ma wentylacji, a tam, gdzie nie ma wentylacji, tam czasem pojawia się śmierć. No i to jest właśnie sedno tego, o czym mówię. Tu nie chodzi o ekologię, bo gdyby chodziło o ekologię, to niby tak zrobili, żeby ten gaz ym, do tych był jak najtańszy. A zaraz się dowiecie, że gaz też będzie, że zrobią tak, że będzie jeszcze droższy że tu nie chodzi o ekologię. Tu chodzi o to, żebyśmy zubożeli, żebyśmy jak najmniej konsumowali, żebyśmy się przyzwyczaili, że jesteśmy bidaki. I dla kogoś, kto pamięta PRL, jest to oczywiste. Jak byliśmy biedni za PRL-u, to, to praktycznie nic się nie bardowało, bo byliśmy biedni, nic nie mieliśmy. Więc prawie wszystko było na zasadzie nie wyrzucaj, wykorzystaj, jak dzisiaj mówi piesek Roki z psiego patrolu. Puszkę po kawie za Perelu nikt nie wyrzucał. Puszki po kawie przerabiało się to na jakieś pudełko na biżuterię. Tam prawie nikt nic nie wyrzucał. Puszkę po, po jakąś taką, taką puszkę przerabiało się na inne rzeczy, zabawki, do kurde. Tam wszystko było zabawką. Produkowało się przez to dużo, dużo mniej śmieci. I to jest fakt. Tylko tylko kurde, ja pamiętam PRL, ja nie chcę do niego wracać. Ja nie chcę żyć w tej biedzie, tylko dlatego, że ktoś zdecydował, że mam być biedny. I zwłaszcza, że to jeszcze raz podkreślę, to nie będzie służyło ekologii. Bo wbrew pozorom będzie przez to jeszcze bardziej trująco, o czym dokładnie udowodniłem na przykładzie tego, tych biednych ludzi, których nie stać będzie opalać ekologicznym paliwem. A, a, ten, a te zanieczyszczenie środowiska i tak pójdzie do środowiska. Tylko w Indiach, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, które mają te protokoły wszelkie głęboko w dupie. I tutaj dobrze to było, zostało powiedziane w tym artykule. Pod pretekstem ekologii zabiorą nam pieniądze i nas zubożą. I teraz jest pytanie: czy oni są na tyle właśnie niemądrzy, że nie widzą tego? Czy zubożenie nas jest celem? Ach, czytamy dalej. Jak wyliczył dziennik Rzeczpospolita, od 1 stycznia 2023 roku czy kurde, już bardzo, bardzo niedługo benzyna może kosztować 8 zł za litr. A mi się wydaje, że może kosztować drożej niż 8 zł na litr, bo oni zakładali, że gdyby do dzisiejszej ceny dołożyć te podatki, to byłoby 8 zł na litr. Ale zobaczcie, że benzyna co chwila jest droższa. No kurde, co podjadę na stację benzynową, to mam wyższą cenę. Więc boję się, że tego 1 stycznia to ona naturalnie może kosztować znaczy nienaturalnie z powodu tego, co na przykład PiS odpierdziela może kosztować 8 zł, i do tego jeszcze dojdzie podatek, i będzie kosztowała 11 czy 12 proporcjonalnie zdrożeje też gaz A. Pamiętajcie, że w polskim paliwie mamy też opłatę 8 groszy plus VAT, czyli 10 groszy na elektryczne samochody, które na razie generalnie istnieją głównie w głowie Mateusza Morawieckiego, pana. Ale wszystko oczywiście poszło na specjalny fundusz, więc generalnie jest tam słaba kontrola tych pieniędzy i wcale bym się nie zdziwił, gdyby one były mimo tego, że nie ma tego samochodu, to i taką kosztuje masę kasy bo ktoś na tym bardzo dobrze zarabia. Proporcjonalnie zdrożeje też gaz ziemny i olej opałowy. Jak łatwo yy, przewidzieć, horrendalny wzrost cen paliwa przełoży się na koszt transportu towarowego, a to z kolei spowoduje podwyżkę cen w sklepach. Yy, w sklepach. A ja do tego dodam, że przełoży się na wzrost ceny dokładnie wszystkiego. To jednak dopiero początek Rewolucji w transporcie, którą Bruksela szykuje obywatelowi Unii Europejskiej. Od 2023 roku ma się rozpocząć proces rozszerzania systemu handlu emisjami Unii Europejskiej ETS o transport drogowy, morski i lotniczy. Ten ostatni obecnie otrzymuje pulę darmowych uprawnień emisyjnych. Do tej pory system obejmował energetykę konwencjonalną i zakłady przemysłu energochłonnego, które muszą płacić za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla. Jeszcze na początku 2018 roku był to koszt około 8 euro za tonę. Obecnie jest to ponad 50 euro za tonę, a część analityków przewiduje, że pod koniec roku za. Uprawnienie do emisji tony dwutlenku węgla będzie trzeba zapłacić 100 euro. Mhm, między innymi przez to mamy prąd droższy. A to, że prąd przekłada się na wszystko, no bo chyba jest oczywiste, że urządzenia. Łącznie z lampami, które na mnie świecą i tak grzeją, przez to się poca, to bierze prąd i Twoje urządzenie bierze prąd i urządzenia, dzięki któremu działa internet, też biorą prąd. W sklepie jest kasa na prąd, klimatyzacja na prąd, półki chłodnicze na prąd. Prąd przekłada się na ceny wszystkiego. Bilety lotnicze nawet trzy razy droższe. Jak! Jak, to, jak rozszerzenie systemu ETS wpłynie na koszt podróżowania, przedstawiali na, na przykładzie linii lotniczych analitycy S&P Global Plans. Z ich wyliczeń wynika, że ceny biletów na samolot zróżniają dwu, a nawet trzykrotnie. Czyli na przykład, tak jak teraz mamy tanie wakacje, na przykład w Turcji, bo lot w obie strony, czarterowy dla biura podróży, to jest koszt powiedzmy 1000 złotych w obie strony, no to będzie 3000. No to nagle się okaże, że no na te loty będzie naprawdę mało kto sobie już mógł pozwolić, no bo sam lot 3000 od osoby. Z ich wyliczeń wynika, że ceny biletów na samolot zdrożają dwu lub nawet trzykrotnie. Z kolei liczba połączeń zostanie drastycznie ograniczona, no bo prawie nikogo nie będzie stać. Na raz, ale do tego jeszcze jak będzie drożej i będzie mniejsza podaż, to sama mniejsza popa, to badasz, wymusi jeszcze wyższe ceny. Na razie nikt nie pokusił się o prognozę, o ile wzrośnie cena wszelkich produktów importowanych do Europy drogą morską, ale na pewno nie będą to symboliczne podwyżki. Kurde, ja pamiętam czasy jak na przykład pomarańcze, to się jadło raz na rok, jak na Boże Narodzenie. Żeby to cholera zaraz nie wróciło. Od 2026 roku system ETS ma zostać objęty, systemem ETS ma zostać objęty transport drogowy, a to oznacza kolejny skokowy wzrost cen benzyny. E, na, sz, na szczęście unijni komisarze zadbali, aby problem ten miał jedynie. Przejściowy charakter. Stanie się tak, dlatego że od 2305 roku sprzedaż nowych pojazdów z silnikami spalinowymi oraz samochodów hybrydowych na terenie Unii Europejskiej ma być całkowicie zakazana. Aha, czyli jeszcze 14 lat będzie można pojeździć normalnym samochodem. Kurde, eee. przecież to jest niesamowity strzał w kolano, przecież elektryki wymagają gigantycznej infrastruktury yy, ładowania. Nie wyobrażam sobie yy, gdyby nagle miało się tak okazać, że wszyscy jeżdżą elektrykami, bo nawet hybrydą nie będzie można. Przecież to musiałoby powstać jakieś gigantyczne place z ładowarkami, to, to już pomii, to, to jest po prostu jakieś niemożliwe. Yy, a dodajmy sobie jeszcze do tego to, że ten prąd w większości w Unii Europejskiej bierze się z nie do końca, z nie do końca ekologicznych źródeł, tak? Nawet Niemcy ostatnio chyba zbudowali nowe elektrownie oparte na spalaniu węgla. Ogrzewanie 108% w górę. Mhm. I kto na tym najbardziej ucierpi? No, biedni ludzie, których nie stać. I znowu będą zatykać wentylację i się za przeproszeniem dusić. Ale potem taki unijny komisarz, czy inny polityk, przez którego to wejdzie do Polski, jak go się spytają, czy pan. jak pan ocenia to, że ludzie uważają, że pan ma krew na rękach, to się oburzy i nie odpowie. Europejczykom, których nie będzie stać na zakup samochodu elektrycznego, pozostaje jedynie kolej. Kolej, która w Polsce jest w opłakanym stanie i niewiele się poprawiło od czasów pani minister Bieńkowskiej ksywa sorry, taki mamy klimat, pod warunkiem, że w ogóle będzie ich stać na podróże po opłaceniu bieżących rachunków, które również już niebawem zaczną rosnąć w szaleńczym tempie. Mowa tu nie tylko o opłatach za prąd, ale również, a może przede wszystkim za ogrzewanie, gdyż Fit for 55 przewiduje objęcie systemem opłat również emisję CO2 Powstające przy ogrzewaniu budynków mieszkalnych. Jak wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny, konsekwencje tego pomysłu Brukseli będą dramatyczne, zwłaszcza dla uboższej części społeczeństwa. W przypadku naszego kraju wydatki energetyczne e, wśród najbiedniejszych gospodarstw domowych wzrosną o 108%. E, co zyskamy za blisko 5 bilionów euro? Ile kosztować? No właśnie, no bo przecież oni nam zabiorą te pieniądze, na co je wydają. Ile kosztować, ile łącznie kosztować, yy, będzie kosztować rewolucja szykowana przez unijnych urzędników pod wodzą Fransa Timmermansa? Ja bym powiedział, za zgodą Mateusza Morawieckiego, Wiceszef Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład. Bjorn Lomborg, duński naukowiec od lat badający ekonomiczny aspekt polityk klimatycznych, oszacował ten koszt nawet na 5 milionów euro. Dla porównania, jak pisze Lomborg w artykule opublikowanym na portalu euroactive.com, Straty gospodarcze wywołane przez COVID-19 w Unii Europejskiej szacuje się na około 1,4 biliona euro, a tam 5 milionów. Oznacza to, że dla europejskiej gospodarki i portfeli obywateli państw członkowskich ekologiczne szaleństwa komisarzy będą katastrofalną, kilkakrotnie gorszą od ogólnoświatowej pandemii zabójczego wirusa. W swoim artykule Lomborg przedstawił jeszcze jedno niezwykle ważne wyliczenie, które rzuca zupełnie nowe światło na Fit for 55. Mianowicie, jak wskazują duńscy naukowcy, a konkretnie ten jeden duński naukowiec, Ograniczenie emisji, emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej 55% do roku 2030 oznacza, że do atmosfery nie trafi 12,7 miliarda ton dwutlenku węgla, gdy nałoży się tę liczbę na modele klimatyczne prognozujące wpływ emisji dwutlenku węgla na globalne ocieplenie, okazuje się, że realizacja unijnego celu spowoduje ograniczenie wzrostu temperatury Ziemi o 0, 0,004 tysięczne 000%. procenta. Innymi słowy, cały ten gigantyczny wysiłek warty 5, milionów, 5 bilionów euro nie będzie miał praktycznie żadnego wpływu na zmiany klimatu. Doprowadzi za to do pauperyzacji setki milionów obywateli państw Unii Europejskiej oraz degradacji europejskiej gospodarki. No, czyli pytanie, co tu jest celem? E, wreszcie, przyjdzie otrzeźwienie? Najważniejsze pytanie, w obliczu którego dzisiaj Europej... stoją Europejczycy, brzmi czy pokornie akceptują, czy będą pokornie akceptować, że w imię walki ze zmianami klimatu z roku na rok będą biednieć, czy jednak wreszcie nastąpi otrzeźwienie i obywatele sprowadzą na ziemię pana Timmermansa i spółkę? Przykład ruchu żółtych kamizelek we Francji pokazuje, że ten drugi scenariusz jest możliwy. Przypomnijmy, że powodem trwających wiele miesięcy masowych demonstracji i zamieszek we Francji były właśnie zapowiedzi wprowadzenia klimatycznego podatku na paliwa. Wówczas chodziło o opłatę w wysokości 2,9 eurocenta na litr benzyny i 6,5 eurocenta na litr oleju. Napędowego. Dzisiaj stawka wynosi 5 bilionów euro. Autor tego artykułu jeszcze raz podkreślę, pan Łukasz Karczmarczyk. Przepraszam, karczmarzyk. Bardzo serdecznie pana redaktora pozdrawiam. Uważam, że artykuł jest niestety niezwykle w punkt. Niestety, mi się to oczywiście, bardzo nie podoba, ale się to no, zgadza z tym, co niestety no, nie chcę powiedzieć, że przewidywałem, bo. To przewidywanie to by sugerowało, że się coś domyślałem, a ja po prostu przeczytałem dokumenty. Przeczytałem dokumenty, przeczytałem je ze zrozumieniem. Nie bałem się powiedzieć, jak jest, nie bałem się powiedzieć prawdy. Okej, okay, za to zostałem niesamowicie zwyzywany. Trudno. Szkoda, że żyjemy w takich czasach, bo to właśnie przez takich ludzi, takich, przepraszam za wyrażenie, głupio-mądrych pelikanów, którzy łychają wszystko, co im władza powie i którzy w dodatku są agresywni wobec ludzi, e, którzy analizują rzeczywistość, szukają źródeł i wyciągają własne wnioski, właśnie przeciwko takich mało mądrych ludzi, którzy uważają się za superinteligentnych i supermądrych, mamy przechlapane. Bo to przez takich ludzi jak oni e, władza może robić to, co, to, co robi. Czyli... Czyli robić, co chce, i oszukiwać nas w żywe oczy, że robi zupełnie coś innego. I te zmiany klimatyczne to nie jest jedyna rzecz, którą ci ludzie robią. Oni robią wiele innych rzeczy, wiele innych posunięć właśnie w myśl tej zasady. Możemy robić, co chcemy, bo i nawet możemy to wprost ludziom powiedzieć, ale i tak usłyszy to, co my mówimy, bardzo mało. Przeczytać dokumenty będzie się chciało bardzo małej ilości ludzi, a nawet jak przeczytają, zrozumieją i nawet jak mają jakąś możliwość nagłośnienia tego, to i tak liczba ludzi, która im w to uwierzy, jest minimalna. Bo tak żeśmy wytresowali społeczeństwo, że. Znaczy oni tak wytresowali społeczeństwo, że ludzie nie wierzą w prawdę, nawet jeśli ona jest nawet jeśli ona jest poparta no, niezbitymi dowodami, w tym wypadku dokumentacją unijną, bo nie chcą w to wierzyć. No kurde, no to jest tak jak kiedyś było myślenie życzeniowe, tak zwane chciejstwo i ludzie wierzyli w rzeczy, które chcieli, żeby się spełniły, tak teraz jest nowa wypaczona tego wersja, niechciejstwo. Czyli ludzie nie wierzą w rzeczy, w które nie chcą wierzyć, tylko dlatego, że nie chcą wierzyć. I w dodatku jeszcze wyzywają ludzi, którzy im no mówią prawdę, no. To jest po prostu chore, to jest nienormalne. I niestety potem to nie tylko tamci będą ponosić konsekwencje tego, co wykombinowali swojej głupoty, swojej buty i swojej arogancji i bezczelności tylko niestety, kurde, my wszyscy. I to jest przerażające. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Jeśli możecie, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, udostępnijcie materiał, gdzie się tylko da, no bo dzięki temu jest właśnie szansa, że może jeszcze, kurde, jednak jakimś cudem ktoś... Ktoś to... Ktoś się opamięta. I nie bójcie się mówić prawdy. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!